pierwszej części tego, co powiedziałem, bo też odnosiłem się do zatrudnienia. I wtedy, kiedy pana następca zresztą oddawał władzę, to zatrudnionych w Polsce było 14 359 tysięcy. A na koniec trzeciego kwartału 2011 roku zatrudnionych jest 16 284 tysiące. Ludzie, którzy wyjeżdżają, nie mogą stanowić część grupy zatrudnionych. No więc wydaje mi się, że to jest dość ewidentne. A także ludność nie, znaczy stopa bezrobocia nie jest relacją ilości bezrobotnych do ilości osób w kraju, tylko do ilości osób aktywnych zawodowo, ale naprawdę zasadnicza kwestia jest, że jest prawie o 2 miliony więcej zatrudnionych i to są ludzie zatrudnieni w Polsce, a nie za granicą. Dziękuję. Już więcej. Proszę bardzo, sprostowanie pan poseł Leszek Miller.